co to się stało? Wreszcie wracamy do was z recenzją filmu kinowego! Który będzie mieć premierę kinową dopiero 7 sierpnia, ale można go już dorwać na pokazach przedpremierowych, które podpięliśmy pod tym materiałem w komentarzu, więc jeżeli zainteresuje was temat, no to lećcie do sekcji komentarzy. Jeżeli oglądacie nas od dłuższego czasu, to pewnie wiecie, że jeżeli pojawia się potencjalnie ambitny film młodzieżowy w kinach, to my bardzo chętnie się na niego wybierzemy, bo takie coming out of age to jest coś, co lubimy. Poza tym rzadko w polskich kinach zdarzają się filmy australijskie, a takim jest właśnie ten pełnometrażowy debiut reżyserki Shannon Murphy. Poza tym w roli głównej mamy Elizę Scanlon, którą już poznaliśmy dzięki takiemu serialowi jak Ostre Przedmioty, albo ostatnio widzieliśmy ją w Małych Kobietkach Grety Gerwig, więc jest to aktorka, którą bardzo chętnie będę śledził w kolejnych projektach. To też sprawiało, że chętniej obejrzałem właśnie ten film. I właśnie ten film, czyli Baby Teeth, tym bardziej utwierdził nas w przekonaniu, że warto patrzeć na to, co ta dziewczyna będzie dalej robić. Film opowiada o Millie, czyli nastolatce, która jest śmiertelnie chora i właśnie przeżywa kolejny nawrót swojej choroby. I na jej drodze pojawia się tajemniczy chłopak, który od razu wzbudza zainteresowanie naszej głównej bohaterki, więc zaprasza go do siebie do domu i poznaje też rodziców tej naszej głównej bohaterki, ale szybko okazuje się, że ten chłopak ma dosyć mroczny sekret, ponieważ on jest dealerem i jednocześnie narkomanem. To nie jest zbyt dobre połączenie, kiedy jednocześnie się dealuje, a jednocześnie się wciąga czy połyka. No i w związku z tym chłopak jest też bezdomny. I właściwie powiedziałabym, że jest uosobieniem koszmaru każdego rodzica nastoletniej dziewczyny. I jakby oczywiście normalnie w takiej sytuacji nikt nie chciałby mieć z nim nic wspólnego, problem w tym, że jest on jedyną osobą, która daje Millie chęć do życia, dzięki której jakąś radość z tego życia czerpie, ma ochotę cokolwiek robić. I w związku z tym jej rodzice bardzo mocno poszerzają granice tolerancji swojej. This is the worst possible parenting I can imagine. I jeżeli w taki sposób próbujemy wam sprzedać film, to przypomina on kilka innych filmów, które pieszczotliwie nazywałem filmy o nastolatkach z rakiem, które pojawiają się od powiedzmy kilku ładnych lat w kinach, łącznie z takimi rzeczami jak na przykład Gwiazd naszych wina, ale to jest film zupełnie innego kalibru. Zupełnie inaczej podchodzi w ogóle do relacji między bohaterami. I jest to też film, który nie próbuje tych wszystkich trudnych rzeczy, które porusza, przykrywać jakimś lukrem i udawać, że jest to taka ciepła, przyjazna opowieść, która będzie nas szantażować emocjonalnie. Tak, tutaj nie doświadczymy szantażu emocjonalnego i to już jest ogromny plus tego filmu. Oczywiście są tutaj sceny, które są przerażające wręcz. Są sceny, które są wzruszające, a są sceny bardzo emocjonalne, ale nie jest to zrobione na pokaz. To wynika bezpośrednio z tego, jakie podejście do spraw mają nasi bohaterowie. I to, co jest bardzo dla mnie ważne w tym filmie, to to, że nie tylko obserwujemy to, co dzieje się z aktualnym życiem Millie z jej perspektywy, ale dostajemy też perspektywę jej rodziców, którym wcale nie jest łatwo i którzy przestali już jakby udawać, że sobie z tym radzą. Ponieważ jej ojciec jest, zdaje się, psychiatrą i właściwie w związku z tym rodzinka cała leci na lekach, do których on ma po prostu łatwy dostęp. Matka wyrzuca sobie cały czas, że w dzieciństwie Millie ona poświęcała się bardziej karierze muzycznej, a nie swojej córce. I teraz w związku z tym ma właśnie cały czas wyrzuty sumienia, które doprowadzają ją do coraz trudniejszej sytuacji w jej własnej głowie, co z kolei ma wpływ na jej męża, który też sobie już z tym nie radzi. Tak, i ona zaczyna brać coraz więcej leków i też w sumie nie jest w tej rzeczywistości tu i teraz, tylko gdzieś stara się uciec od tego wszystkiego, bo to jest jej rozwiązanie. I tak, mamy tutaj sporo rzeczy, które mogą się wydawać schematyczne dla tego rodzaju kina, bo z jednej strony nasza bohaterka musi jak najszybciej przeżyć jak najwięcej życia, bo ona doskonale wie, że umrze. To jest piękne, że tutaj nie skupiają się na tym, że ona musi chodzić do lekarzy, że są jakieś sceny w szpitalu, zdaje się, że jest tylko jedna. Nie od tej strony nam się to pokazuje. I jasne, kolejnym takim wyświechtanym motywem jest to, że trudny chłopak, bad boy, pod wpływem tej relacji musi się jakoś zmienić. Z tym, że tutaj ta zmiana nie następuje tak gładko
i nagle. Tak, bo on początkowo wydaje się być w ogóle niezainteresowany tym problemem. W sensie, jakby jego ten temat nie dotyczył. No i najważniejsze w tym wszystkim jest to, że twórcy nie muszą nam wykładać tych wszystkich rzeczy słowami bohaterów. Nie musi tu być takich ekspozycyjnych czy deklaratywnych jakichś tekstów z ust bohatera, tylko wszystko widzimy w oczach, w grymasach, wszystko widzimy w reakcjach i w tym, co siedzi w środku każdego z bohaterów, bo każda z tych postaci, z tych czterech postaci ma ogromne znaczenie dla tej historii. I właśnie podoba mi się też taka zniuansowana forma opowiadania o tych ludziach. Cała ta opowieść podzielona jest na kilka takich malutkich rozdziałów, które są konkretnymi wydarzeniami, które wcale nie muszą wnosić aż tak bardzo dużo, ale mają jakieś znaczenie dla danej postaci. I nie dotyczy to wyłącznie głównej bohaterki. I dla niektórych ta forma może powodować, że, nie wiem, wybijecie się trochę z rytmu. Ja tego zupełnie nie odczułam, ale jest w tym filmie coś takiego, że trochę skaczemy. I też bardzo podoba mi się to, w jaki sposób ten film został sfotografowany, bo on ma taki, powiedziałbym, surowy lekko sznyt, ale jednocześnie jest tam bardzo ładnie zdjęciowo. W sensie to wszystko jest takie wysmakowane. Mamy dużo ujęć z ręki, ale bardzo bawią się tutaj twórcy kolorami. Na przykład, kiedy nasi bohaterowie idą na imprezę i te wszystkie tam z projektora wyświetlane obrazy pojawiają się na twarzach bohaterów, kiedy mamy ten taki wybuch wręcz na czole bohaterki, to po prostu jest to wysmakowane i bardzo dobrze sprawdza się w tego rodzaju opowieści. Jest trochę teledyskowe, trochę instagramowe, bardzo sundansowe. Takie indie. Bardzo też podoba mi się przywiązanie do szczegółu w całej tej historii, bo nawet jeżeli mamy takie trochę wyrwane z kontekstu czasami sceny, to one uzupełniają inne wątki, które mają znacznie większe znaczenie dla rozwoju całej fabuły, powiedzmy. Jednym z moich najukochańszych szczególików jest to, kiedy Ben Mendelsohn, grający ojca głównej bohaterki, fantastycznie, w każdej możliwej sytuacji wyciąga telefon i robi jej zdjęcia. I ten film właśnie jest takim zdjęciem z telefonu Bena Mendelsohna? Tak. Ojca patrzącego na swoją ukochaną córkę nie wiadomo, czy nie ostatni raz w tym momencie. I na pewno część widzów będzie miała problem z zakończeniem, który troszeczkę porzuca tę wcześniejszą subtelność, ale mam wrażenie, że to są też sceny, które były konieczne dla tej opowieści. W sensie retrospekcja, która nadaje pewnego tonu całemu zakończeniu. I właśnie ta ostatnia scena wydaje się być też taką fotografią, o której wspomniałaś. Jednym z tych wspomnień. I ta ostatnia scena pozwala Benowi Mendelsohnowi zaprezentować taki wachlarz, że gdyby to było możliwe, to ja bym go zgłosiła do Oscara za drugoplanową rolę za ten film, bo naprawdę facet mnie rozwalił, absolutnie. Ale tutaj jest kilka scen, w których absolutnie każdy ma szansę się wykazać, tak naprawdę, bo zarówno Mendelsohn, jak i jego ekranowa żona są fantastyczni. Mają takie sceny, że aż po prostu samo mięcho. Scena pod koniec konfrontacji matki z tym chłopakiem to jest kolejna perła tutaj. A zresztą sama Scanlan jest wspaniała. I tak jak wspomnieliśmy na początku, chociażby dla niej warto ten film obejrzeć, a tu są jeszcze mocniejsze kreacje tak naprawdę. I naprawdę cenię to, że ten film wpasowuje się z jednej strony w ten trend opowiadania o nastolatków z chorobami, takich, które aż proszą się o to, żeby właśnie nas zaszantażować emocjonalnie, ale on w tym wszystkim jest autorski, stara się opowiedzieć o problemie w bardziej złożony sposób i pokazując właśnie te różne perspektywy bohaterów też daje pełniejszy obraz w ogóle tego, jak, w jaki sposób jako ludzie radzimy sobie z takimi sytuacjami. I to jednak nie ta choroba jest tutaj na pierwszym miejscu. Bohaterowie i ich reakcje na to, co się dzieje. Nie wiem, czy powinniśmy dodawać coś jeszcze. Na pewno nie chcę rozmawiać na tym etapie o finale tego filmu, ponieważ wydaje mi się, że musimy dać szansę ludziom, żeby ten film obejrzeli dopiero. Ja polecam. Polecam w 100% ten film. To nie jest standardowy film o nastolatkach z chorobą taką czy inną. Jest i zabawny, i wzruszający, tak jak mówiłam, chwilami wręcz przerażający. Ale przede wszystkim świeży w podejściu do tego tematu. Świeży, trochę fantastyczny, a trochę przyziemny jednocześnie. Jeżeli lubicie tego typu kino, takie właśnie bardziej niezależne podejście do tematu dorastania, w takich, a nie innych warunkach tym bardziej, to wydaje mi się, że to jest dla was pozycja obowiązkowa i tak jak mówiliśmy na samym początku, tam w komentarzu przypiętym na dole zamieścimy wam daty najbliższych seansów. Przedpremierowych. Tak. Gdybym miał ten film opisać w najprostszy możliwy sposób, powiedziałbym, że to takie gwiazd naszych wina, tylko dobre.
Ja bym nie porównywała tych filmów wcale, ale... Ale. Nawet się zrymowało. Wiem. W oczekiwaniu na premierę, zatem ewentualnie na te pokazy przedpremierowe, jeżeli w waszym mieście taki jest, dawajcie nam znać w komentarzach, jakie są wasze ulubione filmy młodzieżowe, szczególnie poruszające taką trudniejszą tematykę, albo jakie są wasze ulubione filmy, uwaga, australijskie. Chętnie coś przytulimy dobrego, czego jeszcze nie widzieliśmy. Mad Max 1, 2, 3 i 4. Bawi mnie swój własny żart, yeah. No dobra, słuchajcie, to wszystko od nas w tym materiale. Mamy nadzieję, że teraz będziemy dużo bardziej regularnie dostarczać wam właśnie pełnoprawne recenzje, bo zaczynają się te rzeczy faktycznie pojawiać. Jest sporo pokazów przedpremierowych, bo na razie kina, tak powiedzmy, badają teren. Jeszcze multipleksy się nie otworzyły, więc przyjdzie nam troszeczkę poczekać na te większe produkcje, ale postaramy się znaleźć wam kilka ciekawych rzeczy, które już teraz można obejrzeć. Więc to wszystko od nas i do zobaczenia w następnych odcinkach.